mocna uliczka. A tu jest kurs wymiany dolców i innych walut. Kupno-sprzedaż. Słaby. Chyba. No i tym oto sposobem kupiliśmy sobie bilety do Pata Bank. Całe 16 dolarów. Co? Noclegi już mamy załatwione. No i to w zasadzie tyle. Teraz spacerek po mieście. Ze skóry węża, patrzcie. Oryginalne. Ciekawe, ile bym dostał za to wyroku w Polsce. Może krokodylka. To będzie bieg, zaraz będzie sprint, kuźwa. Startuję z bloków, uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Przejechany. Ktoś chciał, słuchajcie, kupić łóżko, leżankę, nie wiem, jakiś fotel, no to tutaj stoją po prostu przy takiej jednej z ulic. Bardzo fajne. Więc jeśli chodzi ulicami Siem Reap, to właśnie takie kwiatki. Hello. Się zmienia i cywilizuje, jak widzicie. Kambodża to już nie jest taki syf do końca. Już są takie place zabaw jak w Europie. Ludzie się potrafią bawić i wypoczywać. Pyśko, może spróbujesz, co? Kwiaty przy świątyni. Tak się sprzedaje ptaki przy świątyni. Właśnie, żółwiki. Inne żółwiki, gołąbki, cała masa innych ptaków namczalnych przy świątyni. Dzisiaj jeszcze taki lekki przejazd po przyprawach. Przyprawach azjatyckich. Jak się popatrzy, to są same przyprawy. I po drugiej stronie wszelkiej maści sosy. Jakieś takie dziwaczne, różnej maści. No naprawdę, naprawdę. Jak ktoś lubi kuchnię azjatycką, to tutaj znajdzie dla siebie wszystko. Dosłownie wszystko. Słuchajcie, wśród polskich przysmaków znaleźliśmy otóż tą polską kapustę kiszoną, słuchajcie, certyfikat polski. I tu jakaś kapusta kiszona też. No nieźle, nieźle. Na kaca jak znalazł. Słuchajcie, taki samoobsługowy bar sałatkowy. Tu mamy tuńczyka, mamy jajko. To jest kurczak wędzony, prawdopodobnie jakaś szynka. To nie wiem co jest, cebulę. Sałaty różnej maści, różne kolory papryki, ogórki, oliwki do wyboru,
pomidorki, kukurydza, fasolka, fasolka, tak dalej, brokuły, marchewa od góry. Plus do tego jeszcze możecie sobie wybrać sosiki, jakie tam chcecie. Robicie to oczywiście sami. No i cena to jest 9,90 dolarów za kilogram, 10 dolarów, tak? Około 38 zł za kilogram. No wiadomo, kilogramem to najedzą się spokojnie w wysoko. No jest to ciekawy pomysł. I trochę ulicy z Kambodży, z Siem Reap. Tutaj nie ma żadnych, że nie ma żadnych praw. To jest szybszy, to nie jest lepszy. I silniejszy. No słuchajcie, zamiast Krasnali. Dziknę w mordę szczelił. No, zrobimy zdjęcia. Klasyk. Jeszcze pamięta czasy wojny Khmerskiej, na pewno. No, trochę Siem Reap wieczorem, jak już słońce zachodzi. Życie się budzi. Knajpki się otwierają, bo... No bo się robi chłodniej i... zupełnie przyjemniej.